Sezon 2015-2016 powoli dobiega końca. Pozostają nam trzy kolejki, matematycznie Raków cały czas w grze. Pierwsze zwycięstwo w końcu przyszło tydzień temu w dalekim Stargardzie Szczecińskim. No to mam nadzieję, że z kolejną ekipą z Nadmorza, z Gryfem Wejherowo, czerwono-niebiescy pod wodzą Marka Paprzyna pójdą za ciosem. No też na to liczę, że w końcu, w końcu wygramy u siebie. Przede wszystkim wygraliśmy daleko, teraz, teraz gramy w domu. I wierzę, że, że wygramy i dalej będziemy w grze do końca tych rozgrywek. Ostatnia drużyna w tabeli, ale to nigdy nie są łatwe mecze. Nawet te ekipy często zdegradowane stawiają się do samego końca. Szczególnie w tej drugiej lidze w obecnym sezonie, prawda? Że, gdzie wiemy, że ten poziom jest mega wyrównany i, i wszystko, się, wszystko się może zdarzyć. No, ale my wygraliśmy tak, złapaliśmy, widać oddech jeszcze i, i e, wierzę, że, że ten mecz wygramy tutaj. Ja tak jeszcze zapytam o drużynę, której na pewno w przyszłym sezonie w drugiej lidze nie zobaczymy, Nadwiślana Góra, wczoraj y, przykre wiadomości z tego klubu, zatrzymany też jeden z członków, dyrektor sportowy klubu Nadwiślany Góra, jakoś by się trener do tego odniósł, że ubywa nam jeden rywal, jeżeli byśmy pozostali w drugiej lidze na kolejny sezon. Nie, no to są sprawy sprawy nas nie dotyczące. Kto będzie, będzie, kto będzie grał w tej lidze, no to myślę, że tu jest naj, najmniej w tej chwili istotne. No przykre jest to, że, że gdzieś tam w klubach takie osoby funkcjonują, bo to, to z tego co wiem, nie tylko, nie tylko jedna osoba, szereg tam osób związanych z klubem. No ale no cóż, no, zdarzają się takie sytuacje, szkoda tylko, że, że klub gdzieś tam upada i, i ginie z mapy kolejne. Panie trenerze, nie będzie w przyszłym sezonie Błażeja Radlera, Darka Pawlusińskiego, Maćka Mielcarza, ale wydaje się, że to nie jedyne zmiany jakie czekają Raków, bez względu na to czy w pierwszej, czy w drugiej lidze. Zgadza się, zgadza się, będą na pewno na pewno kolejne, kolejne zmiany, tak, odejdą niektórzy zawodnicy, inni przyjdą. No. Mówimy o tym, że jeszcze mamy szanse, ale, ale no, te szanse są małe i realnie trzeba do wszystkiego podchodzić. Nie? Oczywiście będziemy walczyć do, do ostatniej chwili, ale, ale szykujemy się do już do kolejnego sezonu i o tych zmianach myślimy. Wiemy, że trener na tym etapie na pewno nam tego nie zdradzi, ale czy wśród tych klubów, które wcześniej były w biografii Marka Paprzyna, będą poszukiwania nowych zawodników na pozycję w częstochowskim Rakowie? Zawsze gdzieś tam się patrzy na tych zawodników, z którymi się pracowało, to jest naturalne uważam na sprawdzonych, tak? na tych, którzy mogli, mogliby e, wzmocnić e, drużynę. E, no nie ma ich wielu, ale gdzieś tam, gdzieś tam myślimy o, o jakichś nazwiskach, zobaczymy co z tego wyniknie, oczywiście tak jak Pan powiedział, za wcześnie tutaj na mm, jakieś konkretne deklaracje, e, musimy jeszcze chwilę poczekać. W sobotę kibicujemy dwojako, przede wszystkim Raków, aby zdobył trzy punkty z Gryfem, no i żeby Stalmielec, która już awansowała, pokonała Wisłę Puławy. No, zdecydowanie, no już nie możemy na siebie liczyć. Do pewnego momentu tak było, że, że wszystko było w naszych rękach. No, nie sprostaliśmy zadaniu. Teraz, yy, teraz nie tylko my musimy wygrywać, ale, ale też yy, Wisła Puławy, bo o niej tylko mówimy, tak yy, musi, musi tracić punkty, żeby, żeby tą stratę zniwelować. No, tak jak powiedziałem, no szanse, szanse jakieś są. W tej chwili ja oceniam je na 1%, chyba statystycznie to wychodzi 3%. Natomiast po sobocie te szanse mogą wzrosnąć. Gramy do końca. 32. kolejka drugiej Ligi już w najbliższą sobotę. Stadion Częstochowskiego, Rakowa, godzina 17. Wszystkich zapraszamy na stadion. A ci, którzy nie będą mogli przejść, to spotkanie oczywiście na antenie Radia FON 1655 Raków Częstochowa. Gry w Wejcherowo. Pani trenerze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.